W drugie święto Wielkiej Nocy po południu przebierają się młodzieńcy za dziewczęta, czasem w maski, i wśród dźwięków harmonii obchodzą domy, lejąc wodą przechodniów. Obchód ten zowie się Śmirgust. Język, którym Florian Biesik rozmawiał ze swoimi bliskimi, jest językiem małej społeczności nazywającej siebie Wymysojer. Przez 800 lat, które minęły od czasu, kiedy przodkowie Wilamowian osiedlili się w Wilamowicach koło Bielska Białej, język ten decydował o ich odrębności i spajał tę wspólnotę. Na zewnątrz jednak, w kontaktach z szerszym światem, ustępował miejsca językowi polskiemu lub niekiedy niemieckiemu. Nie było może konieczności pisania po wilamowsku. Biesik zapragnął jednak utrwalić język i kulturę Wilamowian, układając poemat Ufier Wełd na tamtym świecie, wzorowany na Boskiej Komedii Dantego. Przywiązanie Floriana Biesika do Wilamowic zrodziło się w atmosferze i cieple domu rodzinnego. Florian miał jeszcze dwóch braci. Rodzice, ojciec ogrodnik i matka też z rodziny ogrodniczej, zadbali o staranne wychowanie synów. Wychowali ich w polskiej tradycji patriotycznej, zaszczepiając w nich jednocześnie patriotyzm lokalny, wilamowski. Herman, najmłodszy z rodzeństwa, będąc medykiem z wykształcenia, zajął się amatorsko lingwistyką i opracował pierwszy słownik języka Wymysojerysz. W 1863 roku Florian Biesik zaczął uczyć się w renomowanym gimnazjum Świętej Anny w Krakowie, a po roku przeniósł się do gimnazjum Świętego Jacka. Aluzje zawarte w Ufier Wełd sugerują, że przyczyną tych przenosin było powstańcze wrzenie, które ogarnęło także umysły krakowskiej młodzieży. Wiadomo skądinąd, iż uczniowie gimnazjum Świętej Anny należeli do niepodległościowych kółek i grupowo zaciągali się w szeregi powstańcze. Biesik na pewno bardziej żył poezją niż obowiązkami szkolnymi. W ósmej klasie osiągnął mierne wyniki. Opuściwszy 200 godzin naukowych, nie wpłaciwszy opłaty szkolnej, nie mógł przystąpić do matury. Mieszkał na stacji przy ulicy Grodzkiej w kamienicy zwanej Dębno, dziś już nieistniejącej. Pokój odnajmował mu Anton Malter, urzędnik kolejowy. On zapewne wpłynął na wybór drogi życiowej Biesika, który udał się na kurs zawodowy do Wiednia, choć w szkole jego powołanie rozpoznano jako teologiczne. W 1873 roku Florian Biesik został pracownikiem Kolei Żelaznej, najpierw w Wiedniu, a potem w przygranicznym Trieście. Ożenił się z Federiką Dziowi i miał z nią jednego syna, Kazimierza. Dzięki cechom prawdziwego wilamowianina, zaradności i pracowitości, otrzymywał coraz wyższe stopnie urzędnicze w cesarsko-królewskich kolejach. Muzeum Ferroviario di Trieste zachowało się zbiorowe zdjęcie urzędników kolei południowej. Nadoficjał Florian Biesik przerasta na nim kolegów o głowę. Z
Stare przysłowie holenderskie poucza: Więc bread men eet, więc word men sprekt. Czyj chleb się je, tego słowo się mówi. Wiedzą to Willamowianie. Uczą się i umieją po polsku, ale im i ich własny, anglosaski język nie zawadzi. Ja znam różne języki światowe, jestem od pół wieku poza krajem, lecz zostały mi najmilsze język polski i willamowski, chociaż oboma kawałka chleba nie zarobiłem. Zeit, wer sind die große Prozession. Ondacht wir. Unser Pferfe der Junge, er trügt Demonstranz, wer so schön. Vier Pferden würden. No, oder in der Junge trügt Demonstranz. Ja, die ganze Zeit. Als müssen wir Milka konsumieren. Nein. Nein, ich war so noch Mila. Solche, dass kein Fremder nicht, dass wir in der Ahniker. So wie ihr ist um du. Ja, was? Wenn sei wir alt geworden. Also so alles der Krieg gemacht. Wo das anderthalbe Jahr verbringen. No? Wenn noch kein Krieg nicht ihr seid. Sie wissen Kriege, die haben mit den Kindern. Das freut mich nicht. Also stopp. Ich der Kuss für Owen, wie mir sehr ist. An eta müssen wir kusasch und pönisch, bo po polsku się mówi nam lepiej teraz, lżej nam to idzie. Polska mowa i śpiew i wszystko, i Willamowskie się już zapomina. Zaginie. Zaginie w przyszłości. To jeszcze my, co już mamy 70 lat, jeszcze troszkę umimy, a resztę to już nic nie umiem. Najlepiej, jakbym pierwszy dzień do szkoły poszedł, to nie umiał słowa po polsku, tylko po willamowsku. Przyszedłem do domu, to powiedziałem, żeby mnie zwolnili, bo ja tam więcej nie pójdę. No za czasów okupacji, jak przyszli Niemcy, no to my przecież mówili tylko po willamowsku. Po willamowsku, no. A w szkole się ino mówiło po polsku, w kościele po polsku. To powiedzieli, no za Niemca nie, ale to zaraz powiedzieli, oho, to jest inny naród, no. Ten język, jak się już potem mówiło po polsku, to on już też inaczej brzmiał, aniżeli w tych wioskach. Każda wioska miała swój akcent, a Willamowice, one też miały inny akcent. No i ale może to tam, w tej Flamandii, może to tak mówią. Nikt tam nie był, no nie wiadomo, jak to tam jest. No, byłam na służbie w Łodzi. Z Łodzi z państwem pojechałam do Warszawy. A jak szłam do sklepu, to mnie warszawiacy pytali, panienko, skądeś ty jest? A mówię, no z Bielska. Mów pani nie mówi, pani śpiewa. Tak się im tamta mowa podobała.